Rozmowa dnia, Anna Czcińska. Dobry wieczór. W Toruniu rozpoczęły się chrześcijańskie dni społeczne. Spotkania rekolekcyjne dla pracowników mediów, administracji i oświaty. Gościem programu jest dr Przemysław Przybylski, radny województwa Prawo i Sprawiedliwość, pomysłodawca i współorganizator spotkania. Witam serdecznie pana, panie doktorze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Chrześcijańskie dni społeczne, nabożeństwa, wykłady, koncerty, bogaty program, różnorodna oferta. Jaki mają podstawowy wymiar? Religijny, edukacyjny, społeczny? Ja może rozpocznę. Dzisiaj mamy 2 kwietnia. Wspomnienie 14 lat, kiedy odszedł do domu ojca etyk, humanista, przywódca religijny, przede wszystkim dla chrześcijan papież, święty Jan Paweł II. I on nam zostawił depozyt, katolicką naukę społeczną. Czyli żeby również obszary społeczne, gospodarcze, polityczne wchodziły te wartości, które wynikają ze światopoglądu. Czasem łapiemy się na takim paradoksie, że podziwiamy świętego Jana Pawła II, ale ważniejsze jest to, żeby w praktyce go naśladować. Chrześcijańskie dni społeczne właśnie są praktycznym naśladowaniem i realizacją tej nauki, którą jako depozyt zostawił nam święty papież. Czyli ten depozyt nie jest ciągle w depozycie, tylko jest wykorzystywany? On jest cały czas aktualny. Bo człowiek cały czas pragnie się rozwijać, pragnie wewnętrznej harmonii, pragnie relacji z drugim człowiekiem. Ja jestem socjologiem, badam fakty społeczne. Taką podstawową grupą społeczną mikro jest rodzina, ale z rodzin się składa mezo i makro, czyli społeczeństwo. Jak będzie dobrze ukształtowana, silna rodzina na swoich podstawach, wartościach, tożsamości? Człowiek chce się rozwijać, rodzina powinna być silna, a Kościół? Bo Kościół dzisiaj, wydawać by się mogło, przeżywa, robi rachunek sumienia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Księża przepraszają za grzechy duchownych. Arcybiskup Polak też mówi, że chciałby, by Kościół się oczyścił. Jak Kościół wykorzystuje depozyt? Matka Teresa z Kalkuty, kiedyś zapytana przez dziennikarza, co trzeba zrobić, żeby świat był lepszy, również Kościół, odpowiedziała prosto: jeśli ja i Pan się zmieni, to już będzie początek drogi ku lepszemu. Świadomość to jest początek drogi. Kto dobrze rozpocznie, ten w połowie drogi jest. Żeby uświadomić sobie, że każdy z nas jest w drodze ku drugiemu człowiekowi, drogą każdego z nas jest drugi człowiek. Jak mówił Seneka, nadzieja do drugiego człowieka wraz przychodzi z dobrym człowiekiem. I o to dobro właśnie trzeba każdego dnia przypominać, prosić, apelować, ale przede wszystkim własnym przykładem pociągać. No, słowa pouczają, a to przykład pociąga. Chrześcijańskie dni społeczne są już dawno w drodze, bo organizowane są od 2007 roku. Jest to taka okazja, by spotkać się, by różne środowiska się spotkały. Czy wykorzystują ten czas na refleksję, czy wykorzystują ten czas na rozmowy? Refleksja jest formą dialogu. Człowiek jest istotą społeczną, więc i dialogiczną. Jakie jest zapotrzebowanie, to niech może statystyka powie. Na początku, w 2007 roku, było 30 osób, które przychodziło, szukając tej formy wspólnoty, a dzisiaj przychodzi 300. A zatem, proszę zobaczyć, 10-krotnie zwiększyło się zapotrzebowanie na tą formę bycia razem. Dlaczego mówię bycia razem? Dlatego, żeby sobie uświadomić, że niezależnie, czy ktoś jest lekarzem, politykiem, nauczycielem akademickim, nauczycielem w szkole średniej czy podstawowej, pracownikiem mediów czy administracji i samorządowej, to jest przede wszystkim człowiekiem. Człowieczeństwo ma to do siebie, że przede wszystkim powinno być otwarte na poglądy, dobrze rozumiany pluralizm. Spotyka pan kolegów. I papież tego uczył, tego pluralizmu, żeby nie odrzucać wartości, które mamy, ale przede wszystkim, żeby poszanować drugiego człowieka w oparciu o te wartości. I spotyka pan kolegów polityków innych opcji? Oczywiście, dlatego że my możemy się nie zgadzać w pewnych rzeczywistościach dojścia do celu. Natomiast w pryncypiach zawsze powinno dostrzegać się człowieka. Jest to czas właśnie na taką refleksję, polityka na spokój jest dobrym, i na szukanie dobra. Jest tworzeniem dobra wspólnego, jak mówił Arystoteles. I myślę, że tam, gdzie się rozmawia, tam, gdzie się przebywa, to się również szuka mądrego konsensusu opartego na wartościach. Jednymi współorganizatorami są również nauczyciele, duszpasterstwo nauczycieli. I czy to jest też okazja, by rozmawiać o problemach tego środowiska? Zawsze. Bo człowiek nie jest oderwany od rzeczywistości
jeżeli wykonujemy różne zawody, to również każdy zawód ma o swoje oczekiwania, swoje bolączki, swoje sukcesy. I tak w przypadku nauczycieli jest również. A jaki jest stosunek nauczycieli, duszpasterstwa nauczycieli do tego, co dzieje się w kraju, do planowanego strajku? Tu trzeba powiedzieć, stanąć w prawdzie też, że jeśli chcemy dobrego lekarza, dobrego adwokata, dziennikarza, polityka, to muszą być dobrzy nauczyciele. Dobrzy, to znaczy pasjonaci, ale też dobrze opłacani, czyli nie tylko motywowani, ale mający możliwości ekonomiczne swojego rozwoju, rozwoju swoich rodzin, żeby nie była sytuacja, jaką dzisiaj obserwujemy. To jest grupa społeczna, od której wiele zależy, nie w sensie nawet liczebności, ale w sensie przesłania edukacyjnego, wychowawczego, kształtowania postaw i wartości obywatelskich, a zatem pewnych pryncypiów. A skoro no, tak o tym jest, się mówi zawsze, że skoro, takie są wymagania w stosunku do nauczycieli. A skoro tak jest, to również powinni oni być dowartościowani, powinny być stworzone możliwości również porządnej egzystencji, przyzwoitej egzystencji ekonomicznej. Myślę, że jesteśmy świadkami w procesie postmodernistycznego, postkomunistycznego przejścia do wolnego rynku, że grupa nauczycieli niestety nie jest adekwatnie wynagradzona do misji, którą dziś tworzy, czyli kształtuje i wychowuje polskie elity. Czyli dyskutowano również o tym, że znaczy, nauczyciele prawo do strajku mają. Tak, i ale... tu druga część odpowiedzi, jeśli pani redaktor pozwoli, tylko zawsze jest pytanie, mówimy o pewnym powołaniu, etosie, pewnej misji, którą ma nauczyciel do spełnienia, tak jak lekarz, inżynier, ksiądz, adwokat. I ta misja nie pozwala na to, żeby domaganie się skądinąd słusznych relacji ekonomicznych dokonywało się kosztem uczniów, kosztem ich emocji, kosztem możliwości dalszego kontynuowania nauki. Dzisiaj to, co obserwujemy, niestety to jest na kanwie wyborów, pierwszych do Parlamentu Europejskiego, potem jesiennych i z przyczyn moralnych nie może być zgody, ale przede wszystkim również myślę, byłoby to zaprzeczeniem podstawowej misji wychowywania do hierarchii postaw, o których już wspomnieliśmy dzisiaj. No to jak walczyć o swoje prawa, jeżeli nie strajkować w najgorętszym czasie, kiedy nauczyciel jest najbardziej uczniowi potrzebny? Tak jak mówię, zawód nauczyciela jest misją i są związki zawodowe. To jest ustawowo przypisana funkcja i instrument do dbania o grupy zawodowe. Zresztą nie jeden w obszarze oświaty. I to przede wszystkim jest rola przywódców związków zawodowych, żeby dobrać takie formy i metody, nie łamiąc wartości etycznych, ale przede wszystkim nie szkodząc uczniom i wizerunkowi polskiej szkoły. Czyli nauczyciele, z którymi rozmawiał pan, spotyka się pan w czasie chrześcijańskich dni społecznych, nie będą protestować? Nie. Nie będą protestować. Te dni to również okazja, by mówić o postawach obywatelskich, by nawet te postawy kształtować. Na co kładzie się przede wszystkim nacisk? Co oznacza dzisiaj postawa obywatelska? Przede wszystkim szukanie prawdy. Co to znaczy szukanie prawdy? Zgodność faktów z rozumem. A skoro tak, to obserwujemy rzeczywistość często obok nas zakłamaną i rolą chrześcijan, rolą obywateli to przede wszystkim zadawanie sobie pytań. Idzie o to przecież wszakże, żeby owa mądrość, to dobra analiza, podejmowanie właściwych decyzji, ale też oceny sytuacji, w której się znajdujemy. Rola nauczycieli, lekarzy, administracji, samorządowców, polityków, a szczególnie również świata mediów, która relacjonuje i przekazuje, jest doniosła, bowiem pokazuje, na jakich pryncypiach, na jakich postawach jest zbudowane nasze społeczeństwo i jak to społeczeństwo powinno być dalej kształtowane. Czyli te postawy obywatelskie, kształtowanie tych postaw, to takie rzeczy najbardziej oczywiste. To jest pryncypium, ale proszę zauważyć, że często w społeczeństwie postmodernistycznym te wartości są negowane. I myślę, że tak jak refren w piosence po zwrotkach się powtarza, tak misją nauczycieli i misją ludzi, którzy myślą podobnie, a są różnych zawodów, to jest właśnie przypominanie o tych wartościach. Czy ten rok, wspominał pan, że to rok szczególny, rok wyborów, czy ten rok może być trudny dla Kościoła, jeżeli chodzi właśnie o wybory? Czy Kościół może stać się kartą przetargową w jakimś sensie, w programach wyborczych? Ja im odwrócił ten paradygmat, o którym pani mówiła. Raczej nauczycielem i strażnikiem wartości moralnych, czyli wartości moralne, czyli jak etycznie postępować w konkretnych sytuacjach.
jak dokonywać wyborów, odpowiedzialności za swoje postawy, za postawy tych, którzy będą reprezentowali naszą ojczyźnię w Parlamencie Europejskim, wszakże nic o nas bez nas, jak również potem jesienne wybory. Nie tylko ludzi wykształconych, doświadczonych, kompetentnych, zawodowo przygotowanych, ale również ludzi uczciwych, żyjących w prawdzie względem siebie i społeczeństwa. Kościół w polityce, ale też i kościół w sztuce. Widział pan może sztukę Wróg się rodzi? Nie, nie widziałem. Nie widział pan. A wie pan, że pan Andrzej Jaworski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef akcji SOS dla polskiej rodziny, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie sztuki teatralnej, która miała premierę w Toruniu. Jest to sztuka inspirowana działalnością Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka. Wiedział pan o tym? Tak, wiedziałem, że taka sztuka jest planowana. I tu wracamy właśnie do pewnych aksjologicznych wymiarów, którym podstawowym parametrem jest prawda. Jeśli te doniesienia, które podają media, są prawdziwe, to wiele na to wskazuje, że sztuka jest potraktowana instrumentalnie, czyli pokazuje pewien obraz reżysera, który wiele na to wskazuje, ma nijak się z rzeczywistością środowiska, które w Toruniu tworzy nie tylko radio, telewizję, uczelnie, ale taką wielką rodzinę Radia Maryja. Można coś lubić, czy czegoś nie lubić, można coś akceptować, czy nie akceptować, ale nie zmienia to stanu rzeczy, że prawdą jest to, że dla naszego środowiska w Toruniu to jest ważny element i kultury, i edukacji, i również wartości chrześcijańskiej. Telewizja, no ale sprawę badać będzie, sprawę badać będzie prokuratura. Pan Jaworski sugeruje, znaczy pisze w zawiadomieniu, że odpowiedzialność za taki stan ponosi nie tylko dyrekcja teatru, ale również zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Pytam pana, bo jest pan radnym. Oczywiście. Czy będzie pan podejmował działania? Na przykład, no nie wiem, być może pytał pana marszałka albo chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej sprawy. Ja tą sprawą na pewno się zajmę i dogłębnie jej się przypatrzę. I jeśli będą takie przesłanki, że to, co jest zwiastunem, a co na razie nie możemy zweryfikować, bo nie mieliśmy możliwości zobaczenia tej sztuki. No właśnie, czy doniesienia medialne wystarczą? Właśnie, czy zapytam tych, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie teatru, również zarząd województwa czy dyrektora Departamentu Kultury. Proszę państwa, rolą radnego to jest również recenzować i stawiać pytania, czy z publicznych pieniędzy, jeśli się okaże, że to, o czym przywoła pani redaktor, ta sztuka ma pejoratywne znaczenie, a być może nawet niezgodne z rzeczywistością i jest tylko przelaniem pewnych intencji reżysera. To zdanie pana Andrzeja Jaworskiego? Tak, to powiem więcej, że nie trzeba pytać, ale trzeba również reagować, bo wartością kultury to jest przede wszystkim wychowywanie ku prawdzie, pewnej refleksji. A jeżeli się okaże, że jest to instrumentalne pokazanie tylko w krzywym zwierciadle faktów, które nie mają nijak się z rzeczywistością, to warto, żeby zadać sobie pytanie, czy na taką płaszczyznę, w cudzysłowie, pseudokultury, warto publiczne pieniądze inwestować. Dziękuję za rozmowę. Gościem programu był dr Przemysław Przybylski, radny województwa Prawo i Sprawiedliwość, współorganizator, pomysłodawca chrześcijańskich spotkań społecznych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor za zaproszenie.